Po meczu z przedstawicielem serbskiej elity rozmawiamy z kapitanem zespołu Szymonem Matuszkiem. Szymon, w dość nietypowej sytuacji musiałeś dzisiaj wejść na boisko. No tak, tutaj Nemanja doznał kontuzji. Dziś tutaj nie byłem rozgrzany, nie byłem przygotowany na pewno głową i moje ciało również na tak wczesny występ. Więc na pewno bez rozgrzewki wszedłem i gdzieś tam no takie jest życie i tak wygląda też gra, że nie wiadomo kiedy, a przyjdzie na to do tego okazja, by pomóc drużynie również tak się wydarzyło w tym meczu. Jak oceniasz całościowo to spotkanie, bo po tym pierwszej połowie, po tym prowadzeniu 2-0 wydawało się, że patrząc obiektywnie na grę obu zespołów, że tutaj już nic Miedzi stać się nie może, tymczasem chyba też taki kubeł zimnej wody, bo przegrywamy ostatecznie. No tak, taki jest ten futbol, że tutaj po iluś tam minutach podanej części meczu nie można stuprocentowo potwierdzić, jak się on zakończy i tak niestety w tym meczu wydarzyło się na naszą niekorzyść, tak? To nam zabrakło jakiejś koncentracji, myślę też jakości i puściliśmy z rąk te zwycięstwo. Na pewno będzie nad czym myśleć i co analizować. Zostawiając nieco na boku to, co działo się w samym dzisiejszym spotkaniu, kończymy udane zgrupowanie. Chyba nie mamy prawa na nic narzekać. Solidna praca, dobre mecze kontrolne. Wszystko chyba przebiegło tak, jakbyście sobie tego życzyli. No tak, myślę, że trzy mecze kontrolne w ciągu 10 dni to jest fajna sprawa, dużo materiału dla trenerów, na jakim etapie jesteśmy, na kogo mogą liczyć i myślę, że głównie o to chodziło w tym wyjeździe do Turcji. Czy udany, na pewno należy cieszyć się tam ze zdrowia, tak? To myślę, że też jest najważniejsze, ponieważ jeżeli mocną pracę się gdzieś tam wytrzyma i bez kontuzji się obejdzie, to wtedy człowiek jest dobrze przygotowany do sezonu i mam nadzieję, że w większości nas tak się wydarzyło. Dobre przygotowanie jest dla nas kluczowe. 27 stycznia, godzina 18 na własnym boisku podejmujemy Radomiaka Radom. Czujecie już te emocje przed wznowieniem PKO Bank Polski Ekstraklasy? Tak jest, z tego miejsca również mogę zaprosić wszystkich sympatyków, wszystkich kibiców na ten mecz. Na pewno będziecie nam bardzo, bardzo potrzebni, bo wiem, że już od tego pierwszego meczu, od pierwszych minut musimy pokazać wyższość, musimy punktować, musimy wygrywać, bo tylko tym będziemy mogli się wspinać w tej tabeli Ekstraklasy, więc gorąco na to liczymy. Szymon, dzięki, powodzenia w lidze. Dziękuję.